całonocnym malarskim nocnik. Mm-hmm. Organizowane w duchu przez nas trzy i tak wyszło. Grupa bez nas? No, chcielibyśmy zrobić z nami zdjęcie, bierzemy pędzel i malujemy, tak? No. No, no, tutaj pół zdjęcie może zrobić. Tutaj się znajdzie. Nie może być patrzę do nas, bo my tutaj na schodach sobie zrobimy jedno główne zdjęcie początkowe. Zapraszamy wszystkich pierwszych malujących do grupowego zdjęcia. Chciałabym, żebyś póki co, jak wcześniej, żebyś siedziała, a potem jak już będziesz bardzo zmęczona, to się położysz i wtedy będziemy cię malować na leżąco. To jest trzeci nocnik? Tak, to jest już trzeci nocnik. I co robią studenci? Tak, to robią trzy studentki. Początkowo w grupie były cztery osoby, obecnie są już tylko trzy studentki z trzeciego roku obecnie. A to nie lepiej tam gdzieś w domu malować, tylko się zbierać kupą? Znaczy, wydaje mi się, że wtedy wytwarza się jakaś taka atmosfera twórczego fermentu. Tych ludzi jest dużo, oni może nawet, może trochę rywalizują, troszeczkę się wzajemnie inspirują i stwarza się zupełnie inna atmosfera jednak niż przy pracy takiej samodzielnej gdzieś w odosobnieniu, która no, oczywiście może być wartościowa, ale to nie zmienia faktu, że takie wydarzenia wydaje mi się, że też są potrzebne i dość. Pan nagrywa, czy robi zdjęcie? Ale fajne farby robicie z tym. Ojej!
Ja taki nieogolony. Można namalować?